pomijanie stojącego na przystanku autobusu, czyli przejeżdżanie po linii ciągłej i na przejściu na pieszych prostach ze zwierząt płacy. Ponadto jest też szpital reumatologiczny w pobliżu. I tak samo osoby, które czasami robią w kurach, czy mają rodziny poruszające, warto by miały możliwość. Jest niezgodne w tym miejscu pomijanie autobusu. Nie było tak naprawdę innej możliwości niż zaopiniowanie tego pozytywnie, inaczej to w ogóle nie było. Proszę, pan Filipczyk zabiera głos. Ja uważam, że znowu ograniczamy ruch na tym odcinku i nie będzie można omijać autobusu nawet czystą wysepkę i kolejny raz blokujemy ulicę, która jest jedną jest w każdym kierunku ma i też bez sensu blokowanie tam cały czas ulicy Poszczał. Proszę, pan Andrzej Habrany. Proszę o ciszę. Tak, ja mam oznaczenie dla państwa radnych ogólna, nie dotycząca co prawda wysepki na Poszczał, dotycząca Poszczał w ogóle. Na wniosek Rady Miasta Zdzisław przygotował taki projekt dotyczący wymiany nakładek na poszczególnych ulicach istotnych pod tym względem, czyli tych, które mają zniszczoną nawierzchnię i co roku ta kwota na to ma być przynajmniej w teorii przeznaczana w wysokości około 30 milionów złotych. I w przypadku naszej ulicy właśnie dwie pierwsze ulice, ulica Poszcza na odcinku między Królowej Jadwigi a Alejami, a drugą ulicą jest ulica Kościuszki. Także mówię to po to, żebyśmy pierwsze mieli świadomość, że być może w przyszłym roku będzie, mówię być może, bo jeszcze nie wiadomo jak to, że tak będzie, przejdzie przez Radę Miasta i jakie poprawki będą. Akurat niestety dwie ulice w naszej dzielnicy wzbudziły spore kontrowersje sporej części radnych miasta. Są jednymi z droższych ulic, biorąc pod uwagę całe miasto. I dlatego no, nie wiem, jak to ostatecznie się zakończy, w jakim kształcie będzie, ale jest planowana właśnie wymiana nakładki na ulicy Posza. Co prawda to się nie odnosi do tej wysepki, bo ja myślę, że Ziki, myśląc o wymianie nakładki już że tak powiem, dostosował się do tego i dostosowuje tą wysepkę do tego, ale mówię to po to, żebyśmy mieli wiedzę i świadomość. W tym względzie, że najprawdopodobniej Porsza i Królowej i Kościuszki będzie miała zmienioną nakładkę. Najprawdopodobniej to będzie miało miejsce w przyszłym roku. Ja chciałabym powiedzieć Filipowi i wszystkim innym, żeby cieszyli się z tego momentu, kiedy mogą omijać autobus, a nie są tymi osobami, które mają przez tą wysepkę przejść albo o kulach, albo z małym dzieckiem, albo jakkolwiek inaczej. Łukasz Filipiak. Tak, omijanie autobusu w tym miejscu jest niedozwolone. Praktycznie, więc łamie zawsze przepis. A druga rzecz, no jednak dochodzi tam często, że osoby wychodzą z autobusu i wchodzą prosto pod koła przejeżdżających samochodów. Tak jeszcze wyjaśniając przede wszystkim, remont w żaden sposób, znaczy nie będzie problemu z dostaniem, prawda? Coś, to są elementy łatwo wymontowane, tak na przykład na przypadku na Tour de Pologne czy inne tego typu elementy znikają na Piastowskiej, właśnie taki sam jest na Posza w okolicy parkingu, więc tutaj nie będzie żadnego zagrożenia, że to przestanie nagle istnieć, czy że wydamy pierwsze, wrócimy po to, nie? Takiego zagrożenia. Proszę Filip. Chciałem Marię odpowiedzieć, że to jest taki argument troszkę poniżej pasa. No Filip, czyli mówimy całe środki z infrastruktury w takim razie na zdrowie, no to takie są argumenty. Ale Filip, no jest to miejsce, szpital reumatologiczny, gdzie tyle ludzi chodzi z różnymi problemami i tak dalej, przejście na Błonia, gdzie chodzą właśnie z dziećmi, a ty mówisz, że blokujemy ruch. No sorry. Ja może spróbuję też zagrać, żeby państwa uspokoić. No proszę pan. A to z was, szanowni państwo, jeżeli będziecie wymieniać zdania, to ja proponuję po sesji sobie porozmawiać na ten temat, bo tak to będzie wymieniać zdań 100. Sprawa jest oczywista. Ta uchwała o stworzeniu takiego rozwiązania drogowego została dawno temu podjęta. My dziś opiniujemy tylko projekt. Szanowni państwo, to jest schizofrenia. Rada najpierw chciała, a dzisiaj będziemy nie chcieć, dlatego że mamy już projekt, za który zapłaciliśmy opiniować? Moim zdaniem czas na to, czy chcieliśmy takie rozwiązanie komunikacyjne, był wtedy, jak uchwalaliśmy uchwałę, która właśnie wskazywała takie zadanie. No to jest oczywiste, proszę. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego Zdzik daje nam to opiniować, jak się na tym nie znamy? Już odpowiem. Zawsze opiniujemy tego typu projekty. A dlaczego daje? Proszę państwa, to cieszmy się, nie z nikim, tylko wykonawca. Cieszmy się, że wykonawcy projektu są do tego zobligowani. Bo jakby nie dawali, to znowu byśmy mówili, dlaczego nam nie dają.
A pytanie, dlaczego opiniujemy plan zagospodarowania przestrzennego? Dlaczego opiniujemy Buzetki? Czy kto? Poza panem Markiem i chyba Piotrem, czy jeszcze tu jest jakiś architekt? A opiniujemy, tak? No więc mamy budowlańca, pana Filipa, więc jest kompetentny, może powiedzieć, czy, ale merytorycznie, czy projekt jest dobry, a nie czy jest sens stawiać to. Myśmy już podjęli uchwałę, że chcemy takie rozwiązanie zrobić. Czy ktoś z państwa się już rozwiązał? Proszę bardzo, kto za wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymał się. Trochę rękę, bo pani Grażynka musi liczyć. Dziękuję, wstydam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 321, druk autorstwa znowu. Projekt w sprawie uchwalenia listy zadań w ramach środków powierzonych zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. To jest zamknięty.